Ja już zebrałem prawie całe wiadro wody. Jeszcze jest tutaj mnóstwo tego, zobaczcie. I jak to trzęsienie ziemi zaczęło ruszać wszystkim, jak łupło, to ja myślałem, że ciężarówka wjechała w to mieszkanie. Witajcie w nowym vlogu. Jak wiecie, mieszkamy obok miasta Patras w Grecji, w tym oto mieszkanku, ale okazało się, że w tym mieszkaniu nie ma pralki, więc musimy jechać do miasta szukać pralni. I właśnie teraz tam jedziemy. Dzieci się bawią w owce, to jest zagroda, a to jest zły wilk. Czy pastuszek? Zły pastuszek. Pranie już mamy załadowane, proszek zabrany w tym miejscu. Mam nadzieję, że znajdziemy pralnię szybko i bezproblemowo. I zobaczcie, jest nasza pralnia. Teraz biorę proszek. Kasia jeszcze mówiła, że te dwie kurtki są brudne, ale jest tu bardzo ruchliwie. Więc muszę się spieszyć. Dobra, i tak wygląda nasza pralnia, nasze pranie. A tutaj jest maszyna do rozmieniania pieniędzy, ale muszę iść po euro. Szybko, szybko. Dobra, rozmienimy 10 euro. Jak widzicie, wyleciały żetony, no i kilka euro. Pewnie po to, żeby sobie ludzie nie wymieniali tutaj pieniędzy. Dlatego 3 żetony się pojawiły za karę. Aha, jedna pralka 3 euro. Czyli 3 żetony. Czyli 3 żetony, no, 6, bo jeden żeton to jest euro. Tak, 7 wyszło i 7 wyszło. Mhm. No super. A duża pralka kosztuje 6 euro. I co, Kasia, bierzemy tą dużą? Muszę sprawdzić, jakie ma pranie, ale wydaje mi się, że dużą weźmie. Aha, dobra, to ja idę do dzieci, bo tam zostały. O, zobaczcie, tu jest nawet automat z proszkiem. Jak nie macie proszku, możecie sobie kupić proszek, jakieś tabletki z płynem. Także fajnie, jest poczekalnia. To powodzenia, Kasia. Powiem wam, że mamy dzisiaj troszeczkę pecha. Musieliśmy przyjechać do innej pralni, ponieważ w tamtej nie było wody. Taki starszy pan powiedział, że na całym osiedlu nie ma wody. No i musieliśmy przyjechać 3 km dalej. No i tutaj już jest. Co tam robicie? Koła autobusu kręcą się przez cały dzień. Witajcie, jest nowy dzień. Wczoraj już nic nie nagrywałem w tym mieście Patras, ponieważ troszeczkę nam się humory popsuły. Jak wiecie, byliśmy tam zrobić pranie. Jedna pralnia po prostu nie działała, bo nie było wody. Druga działała, tam zrobiliśmy pranie. I po prostu to pranie zeszło nam tak długo, od godziny 12 do 17 byliśmy poza domem, że zamiast cieszyć się tym mieszkaniem tutaj, odpoczywać, leżeć sobie w łóżku wygodnym, oglądać telewizję, czy robić tak, jak za chwilę będziemy robić pierniki na święta, to po prostu lataliśmy po mieście, staliśmy w korku, bo Patras jest drugim największym miastem w Grecji, po Atenach. Więc naprawdę niemiło było wczoraj. No i nam się te humory popsuły, ponieważ na ofercie w Airbnb było, że jest tutaj pralka. Niestety nie ma tutaj pralki i to nam popsuło trochę humor. Co nam jeszcze popsuło humor, to to, że zmywarka nie pierze. Też nam bardzo zależało na zmywarce. Bo jak będziemy tutaj przyrządzać różne tłuste potrawy, tak jak frytki sobie robiliśmy, chcieliśmy umyć te tłuste talerze, po prostu wstawiamy naczynia do prania i jak dochodzi do tego miejsca, gdzieś tutaj chyba się jakaś grzałka zaczyna włączać, tak. No i wybija korki, nie da się po prostu nic tutaj uprać, musimy tak. To wszystko ręcznie robić. Jak tylko włączymy zmywarkę, cały prąd. Tak. I nie da się nic z tym zrobić. Po drugie, piekarnik tutaj bardzo ciężko uruchomić, tylko działają jakieś trzy opcje. Już tutaj, nie wiem, coś się tu naprawiło, ale wczoraj miałem taki problem, żeby to w ogóle uruchomić. Coś tutaj się zacięło. Tak, i mamie jeszcze się nie podoba, że to jest taki brud. Tak, strasznie śmierdzi. Słuchajcie, jak otworzymy szafki, to tutaj jest taki zaduch, stęchlizna i po prostu jesteśmy niezadowoleni z tego mieszkania. Płacimy bardzo dużo pieniędzy, bo 360 zł za dzień. No jest ładne, wszystko tutaj jest ładne, ale kuchnia, no, na której najbardziej nam zależało, jest po prostu, no, słaba. I tak, i chodźcie, patrzcie, jak pod tym jest brudno. No jest bardzo brudno, ale to już, dobra, mi już nie chodzi o ten brud, tylko żeby działała zmywarka. No. I żeby była ta pralka, wczoraj zadzwoniliśmy do pani gospodarz, co z tą pralką, ponieważ byliśmy tak zniesmaczeni wczorajszym dniem, że musimy jeździć gdzieś do centrum miasta, zrobić pranie. Tak, i pani przyjechała. No, pani przyjechała i powiedziała, że kupi nam pralkę. Tak, także dzisiaj przyjedzie jakiś pan z nową pralką, będzie ją instalował, także za chwilę też kilka godzin będziemy tutaj mieli jakiegoś pana,
który będzie tą pralkę instalował. Pani powiedziała, że podobno tutaj była pralka, ale po prostu ją zabrała, bo była popsuta. A przez lockdown pan jej tej pralki nie naprawił, no i jej nie ma, więc zaczęła się tłumaczyć, że tej pralki nie ma z tego powodu, ale no to mogła to usunąć z oferty, prawda, że nie ma pralki, a troszeczkę skłamała. Na pralce nam zależało, mieliśmy dwa wielkie prania do zrobienia. Dzisiaj trzy nawet, Kasia mówi. Trzy nawet i zajęliśmy trzy suszarki. Tak, i cały dzień wczoraj mieliśmy po prostu zwalony tym praniem. Tak, zamiast odpoczywać, przygotowywać się do świąt. Kolejna rzecz, zobaczcie, jak ja tutaj spłukam. Tak, to jest tyle wody. Kibel jest zatkany, w ogóle się nie spłukuje. Tak, to mieszkanie jest trochę... Jest stare to mieszkanie w ogóle. Zobaczcie, no kurczę, tutaj... Boimy się tutaj zrobić cokolwiek większego, bo to się nie spłucze, w ogóle to nie idzie. Także dzisiaj przyjedzie pan techniczny i my mu to wszystko musimy powiedzieć. Niech to, nie wiem, przetka albo cokolwiek, bo nie da się zrobić nic w tej toalecie. Jak spłukuje, nabiera się woda i nie chce schodzić. No i trzeba czekać tak z 3 minuty. Myślisz, że się Szymek da to odetkać, czy nie? Nie. No nie da się, zobaczcie, jest pełne. Jest zatkane po prostu. No szkoda, szkoda. Co? Ale miło, że mamy iść na ryby. No pójdziemy zaraz na ryby, pójdziemy. To już jest nieważne, po prostu nie mamy już siły. Tak kurczę, cały czas coś się dzieje i powiem wam, że chciałem nawiązać do tego, bo często właśnie w komentarzach, może teraz tak nie, ale kiedyś wiele osób się uaktywniło, że bez sensu jest karawaning, że lepiej jechać do hotelu, wynająć mieszkanie. Powiem wam, że my 4 razy wynajęliśmy apartament przez Airbnb i za pierwszym razem mieszkanie było fajne. Byliśmy zadowoleni, a każdy kolejny, drugi, trzeci, czwarty, to coś z tymi mieszkaniami jest nie tak. Zawsze coś śmierdzi w tych mieszkaniach, coś jest spleśniałe, jakieś grzyby pod prysznicem. Po prostu jestem zniesmaczony, że człowiek płaci 4000, żeby zamieszkać sobie na święta w takim mieszkaniu, że myśli, że będzie szczęśliwy, a tak naprawdę się więcej denerwuje niż byśmy zostali w przyczepie i te święta sobie w przyczepie zrobili. Chcieliśmy już wyprowadzić się z tego mieszkania, ale ta pani zaczęła nas prosić, że nie, że ona tu wszystko zrobi, żebyśmy nie pisali też złego komentarza na Airbnb o tym mieszkaniu. Ale no, jak tu nie powiedzieć i wpuszczać w maliny kolejnych lokatorów, skoro zmywarka nie działa, bo wywalają korki, piekarnik jest tak brudny, że Kasia jej pokazała wczoraj, a ona mówiła, że ona myła ten piekarnik. No ale jest nadal brudny, to nie wiem, no w ogóle na ofercie pisało, że jest kuchnia o wysokim standardzie, a tak naprawdę wszystko jest stare. No jest wszystko stare i zardzewiałe w środku, no. No po prostu, nie wiem, za te pieniądze po prostu to nas troszeczkę zniesmaczyło. No i tak to wygląda. Nie jesteśmy za bardzo zadowoleni. No ale już zostaniemy te 10 dni, te święta tutaj spędzimy. Tak, spędzimy i patrzcie, co narobiliśmy, no bo mamy robić dzisiaj własnymi rękami pierniczki. Tak, i będziemy robić? Tak, ale najpierw to było tak, że dziewczyny tutaj w domu i pieką pierniczki, no bo chłopacy tego nie lubią, może lubią, a tata Szymon miał iść na ryby. Tak, ale nie idziemy na ryby, a oni będą robić pierniki. Także mówię wam, no karawaning jest chyba lepszy od jakichś hoteli czy apartamentów, bo masz swoją przyczepę, wiesz co tam jest, czego się spodziewać, wiesz, że tam nie śmierdzi, nie ma żadnych grzybów, pleśni, a w takich mieszkaniach jest tak brudno czasami. W ogóle jak przyjechaliśmy, otworzyliśmy te szafki, jak tu śmierdzi stęchlizną. Wszystkie szafki śmierdzą stęchlizną. A w tym miejscu pod schodami, to jak otworzysz, to po prostu buchnie takim smrodem. Pani to... Ja już nie mogę oddychać, po prostu tak buchło smrodem teraz. Kasia jej to wszystko pokazała. Pani mówi, że to wszystko przez morze, bo jest wysoka wilgoć i to przez morze to wszystko tutaj jest stęchnięte. Ohyda, po prostu nie wiem. Wszystko ładnie wizualnie wygląda, ale jak tak szczegóły, no, jak zamieszkasz tutaj jeden dzień, no, to po prostu ci się odechciewa. Tyle chcieliśmy wam powiedzieć, że nie jesteśmy zadowoleni z tego mieszkania i to chyba będzie ostatnie mieszkanie, które wynajęliśmy przez Airbnb, bo te mieszkania po prostu są robione na szybko, kupowane jakieś spleśniałki za najtańsze pieniądze, tylko pomalowane, wstawiane są jakieś meble z Ikei, żeby to fajnie wyglądało, a tak naprawdę przyjeżdżasz i mieszkasz w pleśni, w grzybach. Tutaj zobaczcie, jak to wszystko widać właśnie na ścianie.
cała pleśń, grzyby. No nie fajnie to wygląda, śmierdzi. Pełno jakichś tutaj... Tak, i że właśnie, żeby... Najgorsze jest to, że zamiast tutaj być fajnie, to ci właściciele po prostu wstawiają... Gdzie to jest? Te patyczki pachnące. W każdym pokoju... O, Kasia wyniosła to. Gdzie one są? Na terenie. Tam? To po prostu tak śmierdzi, że nie da się oddychać w naszym pokoju. Jak tak, po prostu ludzie z tego Airbnb tutaj wystawiają tam różne tutaj właśnie... To jest o zapachu pierników, ale tu się dusi. Tak. Żeby nie śmierdziało w mieszkaniu, wstawiają takie pachnidełka. No fajnie to pachnie, ale kurczę, to nie o to chodzi, żeby mieszkać w pleśni i w grzybach. Zasłaniają się tymi zapachami, żeby klient po prostu nie poczuł. No to nam się nie podoba. Bardzo nam się nie podoba. Także tak to u nas wygląda. Nie za bardzo się dobrze czujemy, ale chyba trzeba o tym zapomnieć i przeżyć te 9 dni jeszcze kolejnych i cieszyć się tymi świętami, bo nie ma wyjścia. Jesteśmy właśnie na rybach i udało nam się z Szymusiem złowić 3 welony. Są całkiem duże, dlatego postanowimy je usmażyć sobie dzisiaj na obiad. Złowiliśmy je na mięso kurczaka. I pisaliście w komentarzach, że po usmażeniu tych ryb, bo w Polsce podobno można je nad Bałtykiem złowić, że po usmażeniu w środku jest troszeczkę zielone mięso, ponieważ te ryby mają zielone ości i farbują właśnie na zielono. Także usmażymy i zobaczymy, jak to w środku wygląda, to mięsko całe. I zobaczcie, przygotowałem już te belony. Ta jest największa, średnia i najmniejsza. Odciąłem płetwy, jak widzicie, tutaj były, tu pod spodem też. A w środku mięsko wygląda takie siwe. I teraz będziemy wkładać te rybki na patelnię. Wlejemy olej. Posolimy sobie najpierw te rybki. Ale będą pyszne. Trochę mało mięsa tu jest. Trochę mam małą patelnię. Ale może by tak zawinąć te ryby. Dobra, jak widzicie, ciężko je usmażyć, bo są bardzo długie, a to jest dosyć duża patelka i tak się nie mieszczą, ale pomału je usmażymy. Nie jest łatwo usmażyć te rybki. Zobaczcie, jak one się wyginają od gorąca. Udało mi się je tak ułożyć, że się teraz pieką w całości. W sumie to same się tak ułożyły. Wygięły się jak podkowy. Dobrze, moi drodzy, wyciągamy. Fajne są te rybki, bo można je chwycić za dziubek i je po prostu wyciągnąć fajnie. Jak widzicie, są bardzo kruche. O, widzicie, właśnie mi się dziubek urwał. O, następny. Także to nie jest takie łatwe. Weźmiemy widelcem. I tak, proszę Państwa, wyglądają nasze belony na talerzu. Teraz zobaczymy, czy to mięso jest zielone w środku. Próbujemy. Szymek złapał, Szymek próbuje. A ja też chcę. Dobra. Czy jest zielone mięso? Zaraz sprawdzimy. No powiem Wam, że nie jest takie zielone. Ja nie mogę, ale faktycznie ma zielone ości. Mięso nie jest zielone, ale ości są zielone. Ale te ości są tak malutkie jak igły, zobaczcie. I one są zielone. Dobra, mamy. Ania próbuje. Jak? No. Pachnie tak. Jak pachnie? Rybą pachnie. Trochę brzydko pachnie, ale pyszne. Pyszne, nie? I zobaczcie, one są... Nie wiem, czy to widać. Po prostu są takie zielone. Postawię to na białym, to będzie widać. Są po prostu zielone. Widać, Szymuś, że są zielone? Tutaj zjedliśmy już to mięso troszeczkę, ale bardzo zielony jest kręgosłup tej ryby. Przyjechaliśmy do sklepu spożywczego, żeby sobie coś kupić i na wejściu dostaliśmy takie 3 kartki. Ja mam 11, Ania 2, a Nadia 13. Także tutaj limitują wejście do sklepu spożywczego. Twoja jest, nie wiem, wybierz sobie. No i przy wyjściu będziemy musieli to oddać. To jakby uprawnia, że możesz być w sklepie, a jak zabraknie tych karteczek, to cię nie wpuszczą. Przyjechaliśmy teraz do takiego miejsca. Stairs Saint Nicholas, czyli jakby schody świętego Nikolasa, czy tam Mikołaja. I to są właśnie te schody w Patras. No i wejdziemy sobie na samą górę, żeby zobaczyć piękną panoramę miasta. Jesteśmy już w połowie schodów. Widok ładny, ale powiem Wam, że te schody powinny świecić na niebiesko. Tutaj są takie lampy. Akurat ich nie widać, ale wkleję Wam zdjęcie, jak te schody powinny wyglądać. Powinny pięknie świecić na niebiesko. O, tutaj widać te lampki. To są takie małe klocki, które powinny świecić. Niestety nie świecą. Już dochodzimy na sam szczyt. I doszliśmy, są jakieś sklepiki. Ale tak wygląda panorama. Przyjechaliśmy jeszcze do portu.
żeby zobaczyć ten słynny most do Rio w Patras, ale zobaczcie, on też jest tutaj w sezonie zimowym nieoświetlony. Teraz Wam pokażę zdjęcie, jak to ładnie wygląda w innym czasie. No szkoda, bo chciałem zobaczyć, jak to ładnie wygląda, ale okazuje się, że zimą to wszystko tutaj nie świeci. Właśnie pokroiłem sałatkę na święta, sałatkę warzywną i będę wkładał tutaj majonez, ale zobaczcie, mamy majonez z Polski, Winiary, i mamy majonez tutaj z Grecji, Hellmann's. I spróbowałem każdego z nich i powiem Wam, że Winiary wymiata, po prostu jest tak pyszny, a ten Hellmann's po prostu jest niedobry. Ale jak zmieszamy, to mam nadzieję, że się wyrówna i będzie dobre. Ale pyszne, zobaczcie, sałatka warzywna, uwielbiam ją. Pan jedzie z owocami, gada przez jakieś radio i sprzedaje. Ja myślałem, że jakiś lockdown ogłaszają. A to pan granaty sprzedaje, no. Witajcie po kilku dniach. Mówiłem Wam, że świąt nie będę nagrywał, ale powiem Wam, że muszę to nagrać, żeby Wam pokazać, jakie mamy święta. Pierwszy dzień świąt, 25 grudnia. Kratka wybija już od 3 dni. Zatkałem to jakąś folią. Myślałem, że to pomoże. Niestety nie. Wszystko się wylewa. Jak sąsiad puszcza wodę, to wszystko tu wylatuje. Ja już zebrałem prawie całe wiadro wody. Jeszcze jest tutaj mnóstwo tego. Zobaczcie, jakie kałuże. Tam jest mnóstwo wody. To wszystko wylatuje z kibla. Także to są jakieś, nie wiem, już nie chcę myśleć, co to jest, ale jest nieprzyjemnie. Tam aż sięga. Sąsiad mówi, że to nie on, bo jest rura podłączona do głównego kolektora tam. Ale mi się jednak wydaje, że tu jest jakiś pion kanalizacyjny. No słychać, jak spłukują, Kasia mówi. Pani właścicielka mówi, że to nasze dzieci zatkały rurę. No i takie nieprzyjemne tutaj sytuacje. Ale chyba zwrot pieniędzy będziemy żądać, bo nie na tym polegały święta, żeby ścierać cały czas siuśki z podłogi kogoś, czy jakieś ścieki. Także tyle chciałem Wam powiedzieć. Zmywarka została niby naprawiona. Przyszedł pan mechanik, wymienił grzałkę, bo wybijało cały czas korki i nadal wybija te korki, także to nie była wina grzałki, nadal zmywarka jest nieczynna. Także to mieszkanie to jest jedna wielka porażka. Mimo takiej ceny, to po prostu jesteśmy bardzo niezadowoleni. Także mi już chce się dzisiaj jechać po przyczepę i przeprowadzić się z powrotem do przyczepy i mieszkać na kempingu te 2 dni świąt. I nie wiem, czy tak nie zrobimy. Mam nadzieję, że ktoś na kempingu w recepcji jest i nam odda przyczepę. No ale nie wiem, bo jest dzisiaj pierwszy dzień świąt. Także no, widzicie, jaka sytuacja. Nie życzę nikomu takich świąt. Tak, a powiem Wam, że wcale moje dzieci nie wkładały tutaj papieru za dużo. No, podtarły sobie pupcie, no to chyba normalne, że wrzuca się papier do ubikacji. Potem pani nam powiedziała, że się w Grecji nie wrzuca tutaj, tylko do kosza. Ale to nie było tak, że my ten papier wrzucaliśmy tonami. Po prostu normalne skorzystanie z ubikacji. Normalnie używaliśmy tej ubikacji, tej łazienki. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Pani ma dzisiaj święta, spotkanie z dziadkami, z wnuczkami. No też mi jej szkoda, bo to nie jest jej wina. No ale trochę głupie tłumaczenie, że to nasza wina. No ale cóż, przyjedzie za 6 godzin, to Wam powiem, jak to się skończyło. Powiem Wam też, co tutaj się w ogóle dzieje, bo mieszkamy już tutaj ile? No tam z 5-6 dni, czy ile? I tutaj mieliśmy już 2 trzęsienia ziemi w tym mieszkaniu. Powiem Wam, niemocne, delikatne. Ale miasto Patras znajduje się na załamaniu 2 płyt tektonicznych, tutaj na styku. Ten most, który Wam pokazywałem, również jest specjalnie wybudowany, który tam wytrzymuje, nawet Wy to pisaliście w komentarzach, że wytrzymuje do 7 stopni w skali Richtera, także tu są trzęsienia ziemi. I ja tutaj byłem, no w ubikacji byłem o 2:30 w nocy. I jak to trzęsienie ziemi zaczęło ruszać wszystkim, jak łupło, to ja myślałem, że ciężarówka wjechała w to mieszkanie. Szafy po prostu, tutaj nic akurat tak nie łupło, ale u dzieci i u Kasi w pokoju szafa się odchyliła i łupła w ścianę. Wszystkie te szafy łupły w ścianę i po prostu był taki huk, jakby naprawdę ciężarówka wjechała. Ania się tylko troszeczkę przebudziła, coś tam zapłakała,
ale nic nie pamięta z tego. Reszta dzieci spała, Kasia wybiegła cała roztrzęsiona. A drugie trzęsienie ziemi mieliśmy wczoraj. Ja tutaj sobie coś oglądam. Oglądam sobie coś na YouTubie tutaj przy stole. Tu mieliśmy Wigilię w ogóle. Sorry za bałagan, ale wczoraj była Wigilia, więc jest bałagan i prezenty i wszystko. Tutaj miałem komputer. No i tak sobie oglądam, a tu nagle takie rusza mi się po prostu laptop, nie? Także to było drugie trzęsienie ziemi. Takie dwusekundowe, no ale czuć to wszystko. Także mówię wam, przygody na maksa. Dobrze, słuchajcie, ja jadę po przyczepę. Ja nie będę w tym mieszkaniu cały czas sprzątał tych ścieków. Wolę mieszkać na kempingu, moi drodzy. I sorry, że ten odcinek jest taki pełen narzekania i takich problemów, ale chciałem wam pokazać, jak wygląda naprawdę to nasze życie. Żebyście nie myśleli, że jest też tak słodko, ale też mamy właśnie takie problemy jak teraz. No i chciałem wam to pokazać, żebyście wiedzieli, że czasami no są różne takie sytuacje dziwne, no i trzeba coś zrobić. Ale dobra, najważniejsze, że byłem u fryzjera, jak zauważyliście. Tutaj fryzjer w Grecji kosztuje 10 euro, także nie jest źle. Jestem już na kempingu. Powiem wam, że przyczepę sobie zostawiłem tak ustawioną, jak widzicie, przodem do wyjazdu, także nie będę miał problemu z podłączeniem. Jak tam przyczepka? Żyje? Po trzęsieniu ziemi? Żyje. Dobrze, zestaw podłączony, jedziemy. Słuchajcie, jest nowy dzień, znowu z kratki wybija, właśnie zbieramy tą wodę. Pachnie praniem jakby, czyli... Tak, pachnie wodą z my, a my nie robimy prania od wczoraj, więc tak jakby sąsiedzi tutaj coś puścili. No i tak to wygląda. A za chwilę wam opowiem, co jeszcze się wczoraj wydarzyło, bo też jest ciekawe. Dobrze, byłem u sąsiadki, zatrzymała pralkę i już nie leci. Ale powiem wam, co wczoraj było. Jak nas zalało, to zadzwoniliśmy do pani właścicielki i powiedziała, że przez 6 godzin mamy nie używać wody, póki ona nie przyjedzie. No i tutaj przyjechała taka wielka, to nie była cysterna, to był taki beczkowóz do ścieków. Teraz może wkleję wam zdjęcie, jak to wyglądało, bo niestety nie nagrałem tego, bo oni tutaj stali. Z taką wielką rurą, no i ten beczkowóz wysysał po prostu ścieki z szamba. Ponieważ w tej okolicy okazuje się nie ma kanalizacji, tylko każdy ma szambo, więc tutaj włożyli tą rurę, wyssali te całe ścieki, no bo pani mówi, że przepełniło się szambo. No ale się nie przepełniło, bo jest puste, a nadal nas zalewa, więc rury są zatkane. No i tak to wygląda, że mieliśmy tutaj wczoraj akcję wyciąganie ścieków z szamba w pierwszy dzień świąt. No i tak, no śmieszna sytuacja, naprawdę. Aż mam wrażenie, że ten vlog jest bardzo negatywny. Nie chciałbym, żeby popsuć wam humor i żebyście mieli negatywne emocje, ale tak to wygląda, że po prostu szok. Postanowiliśmy teraz, w drugi dzień świąt, wziąć wszystkie rzeczy, przepakować się do przyczepy i odjechać stąd jak najdalej. Już nie chcę zwrotu pieniędzy, już nie chcę mi się kłócić, nie chcę sobie psuć tego klimatu, więc tak wygląda. My jedziemy. Ania już jest spakowana. Siatę ma z zabawkami. A jeszcze wam pokażę tą całą pralkę, bo pani kupiła tą pralkę. Tutaj w tym kantorku jest nowa pralka, także pani się postarała. No, robi wszystko, żeby nam tutaj, jakby to powiedzieć, no to wszystko naprawić. I działa, no robi to, po prostu dzwoni po tych fachowców. Ale to mieszkanie jest po prostu stare i, no i nie da się tutaj mieszkać, więc mimo, że kupiła nową pralkę, mimo, że wyczyściła szambo, że przyszedł fachowiec do naprawiania zmywarki, to po prostu, no... Nie da się tutaj mieszkać. Jedziemy stąd, nie chcemy zwrotu pieniędzy, nie chcę się już z nikim kłócić w te święta. Chcę zachować spokój, także straciliśmy. Okej, trzeba się z tym pogodzić. Jedziemy. A z wami się żegnamy. Do następnego vloga. Cześć.